Cześć, jestem Kuba, ci pokażę najlepszych zawodników z 5 gwiazdkami sztuczek FIFA 20. Pamiętajcie, że jak wbijecie 150 łapek w górę od godziny dodania tego filmu, to już trafuje się kolejny odcinek, a za 400 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z FIFA 20, a każdy 50 łapek w górę dodatkowy zanim w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane ostatnie 5 osób, które zostawiły suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli wy chcecie pojawić się w kolejnym odcinku, to zostawcie suba oraz napiszcie w komentarzu dałem suba, a ja wam wtedy przytnę serduszka. Teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Roberto Firmino w następnej FIFA będzie bardzo użyteczną kartą. Brazylijczyk czy upgrade na swojej karcie, do tego dostanie on upgrade'a do gwiazdek sztuczek. I od teraz będzie miał on 5 gwiazdek sztuczek oraz 4 gwiazdki słabszej nogi. Karta będzie wyglądała genialnie, myślę, że będzie to bardzo dobra karta jak na pozycję pomocnika ofensywnego lub środkowego napastnika. Bo mimo wszystko jego tempo jak na typowego napastnika jest za małe, ale zawsze tempo tej karty można poprawić jakimś stylem gry, na przykład myśliwym. Brazylijczyk ma za sobą bardzo dobry sezon i nieraz na boiskach pokazywał, że umiał pokazać wiele sztuczek i tak dalej. Więc jego miejsce w dzisiejszym odcinku jest jak najbardziej zasłużone. I teraz czas na wielkiego Zlatana Ibrahimowicza z niczym. Mino. Im starszy, tym lepszy. Na tą chwilę Szwed gra w lidze MLS i jest on tam prawdziwą gwiazdą oraz lisem pola karnego. W przypadku tego zawodnika chyba każdy się ze mną zgodzi, że 5 gwiazdek sztuczek na tej karcie to raczej tylko formalność. Nieraz czarujono obrońców na boisko, ksywa i prakadabra też nie wzięła się w końcu znikąd. Karta sama w sobie nie będzie wyglądać zbyt grywalnie przez ligę oraz tempo tego napastnika, ale kto wie, może znowu dostajemy kartę flashback tego piłkarza. Ale co jak najbardziej zasługuje on na miejsce w tym odcinku i nie mogę go pominąć. A czy według was będzie on grywalny? Napiszcie dole w komentarzu. Sancho także w następnej chwili będzie miał 5 gwiazdek sztuczek. Anglik ma za sobą świetny sezon w Borussii Dortmund, gdzie nieraz właśnie pokazał różnorodne triki. W jego przypadku gwiazdki sztuczek się nie mogą zwiększyć, ponieważ ma on już ich 5. Będzie to świetny zawodnik do futa oraz do kariery, ponieważ jest on młody, a do tego ma dobry dribbling, strzał oraz tempo i jest on z grywalnej narodowości oraz ligi, więc lepiej wybrać nie było można. Myślę, że nieraz spotkacie tego zawodnika w składach swoich rywali i pomyślcie sobie teraz sami, jak będą wyglądały jego karty specjalne. A co wy sądzicie o tym zawodniku? Napiszcie na dole w komentarzu. Czas teraz na kolejnego magika w dzisiejszym odcinku, a jest nim oczywiście Paul Pogba. Francuz nieraz ośmieszał zawodników z innych drużyn, pokazując swoje triki i tak dalej. Popatrzcie sami na jego statystyki i przyznajcie mi, że będzie to świetna karta i wręcz idealna na pomoc. Będzie można grać zarówno na pomocniku ofensywnym, czy także na zwykłym środkowym pomocniku. W następnej FIFA Francuz na swojej karcie będzie miał 5 gwiazdek sztuczek oraz 4 gwiazdki słabszej nogi, więc będzie to karta idealna. W tej FIFA był już grywalna, co dopiero będzie w następnej edycji FIFA. A czy wy wykorzystujecie sztuczki tego zawodnika? Napiszcie dole w komentarzu. Neymar to także obowiązkowa postać w dzisiejszym odcinku. Brazylijczyk już od kilku lat jest topką, jeżeli chodzi o zawodników, którzy świetnie umieją bawić się z obrońcami, wykorzystując różne zwody czy też triki. Neymar w następnej FIFA zostanie przy swoim obecnym overallu i będzie o kolejny rok z rzędu 5 gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi. Będzie to idealny skiller do FIFA Ultimate Team, czy także trybu Volta, gdzie zapewne bardzo dużo osób będzie go wykorzystywało. Jego karta już w tej FIFA była wykorzystywana przez wielu pro playerów, jak to już mówiłem, to się nie zmieni w następnej FIFA. I do tego Brazylijczyk w FIFA 20 będzie grał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, więc będziecie mieli teraz z nim jeszcze większe pole do popisu. W tym odcinku oczywiście nie mogło zabraknąć tego świetnego magika. Mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo. Portugalczyk już nieraz ośmieszał innych zawodników na boisku, czy także strzelał on gole raboną, czy też przewrotki. I jego miejsce w dzisiejszym odcinku także jest jak najbardziej zasłużone. Karta Portugalczyka w następnej FIFA będzie wyglądała bardzo ciekawie i jak co roku od kilku lat wiele osób będzie go zapewne wykorzystywał w swoich składach FIFA Ultimate Team. Będzie on oczywiście 5 gwiazdek sztuczek oraz 4 gwiazdki słabszej nogi. I w tym przypadku chyba każdy się zgadza, że jego miejsce jest tej obowiązkowe, ale i tak na wasze zdanie czekam na dole w komentarzu. Możecie też napisać, jaki według was CR7 będzie miał overall w następnej FIFA. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przypominam, że 400 łapek w górę pojawi się kolejny odcinek z FIFA 20, a każdy 50 łapek w górę dodatkowy zanim w kolejnym odcinku. Napiszcie, jakiego zawodnika wam brakowało w tym odcinku oraz napiszcie propozycje kolejnych odcinków na moim kanale. A teraz nie przedłużam, dziękuję wam za oglądanie, cześć!